październiku 2021 roku fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej powiązany z rodziną królewską przejął Newcastle United, co wywindowało sroki do grona najbogatszych klubów na świecie. Po kilkunastu miesiącach można pokusić się o pierwsze wnioski i dalsze przewidywania co do działania Newcastle w blisko wschodnich rękach. Przyjrzyjmy się bliżej temu klubowi i odpowiedzmy na pytanie, czy Newcastle United jest klubem przyszłości. Witam Was bardzo serdecznie, Futbol bez cenzury. A korzystając z linku w opisie, zgarniacie bonus 200% od dokonanej wpłaty, wpłacacie na przykład 50, a gracie za 150, link w opisie. Majątek nowych właścicieli srok przewyższa ten, którym pochwalić się mogą włodarze Manchesteru City i Paris Saint-Germain. Z miejsca zaczęto więc spekulować, jakie inwestycje w skład zostaną przeprowadzone i kto będzie menedżerem zespołu. I to wszystko mimo tego, że w momencie właścicielskich zmian sroki zajmowały miejsce w strefie spadkowej Premier League. Plany Saudyjczyków są bowiem mocarstwowe i w krótkim czasie chcą, by Newcastle wróciło do czasów swojej świetności, a potem poszło jeszcze dalej. Yasir Arumayan, który został prezesem klubu, zapewniał, że głos społeczności wobec klubu nie zostanie zaniedbany. Chciałem wam też wyjaśnić, czego możecie spodziewać się po nas jako właścicielach i jakie są nasze plany na wasz klub na tym etapie. Przede wszystkim możecie spodziewać się ambicji. Tak jak wy, chcemy stworzyć regularnie odnoszącą sukcesy drużynę. Jesteśmy tutaj, by budować długoterminowy sukces dla tego klubu. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Przede wszystkim chcemy porozmawiać z ludźmi w klubie i szerszej społeczności, żeby poznać ich wkład, zanim sfinalizujemy nasze plany, napisał w liście otwartym do kibiców. Zgodnie z przewidywaniami od razu doszło do zmiany na stanowisku menedżera. Ku zaskoczeniu wszystkich, Steve'a Bruce'a nie zastąpił żaden szkoleniowiec z dużym nazwiskiem, lecz Eddie Howe, niespełna 44-letni wówczas trener, który odpowiedzialny był za największy sukces Bournemouth, z którym przeszedł drogę od League 2 do Premier League. Od niemal półtora roku pozostawał jednak bez pracy po tym, gdy został zwolniony z Wisienek, z którymi spadł do Championship. Wciąż pamiętano jednak, jak wiele potrafił osiągnąć z nie najsilniejszym zespołem Bournemouth i gdy nie udało się zatrudnić kandydatów ze szczytu listy, mówiło się na przykład o Unaju Emerym, postanowiono dać mu szansę w zespole srok. Jednak bardziej niż na nowego menedżera, opinia publiczna czekała na zimowe okno transferowe. Nowi właściciele oczywiście ruszyli na zakupy, ale nie były one tak spektakularne, jak zapowiadano w mediach. W przeciwieństwie do znanych z przeszłości szaleństw klubów, które znalazły się w rękach bogaczy, w tym przypadku postawiono na rozsądne transfery. Przede wszystkim zespół wzmocniono tam, gdzie tego najbardziej potrzebował. A przecież znane są przypadki działaczy szastających forsą na nadmierną liczbę ofensywnych graczy i zaniedbujących jednocześnie inne pozycje. Na St. James's Park nie rzucono się także na wielkie nazwiska, ale do walki o utrzymanie w lidze sięgano po piłkarzy sprawdzonych na angielskich boiskach. Boki obrony wzmocnili Matt Target, wypożyczony za Aston Villa i wracający do ojczyzny Kieran Trippier z Atletico. Do ataku niespodziewanie sprowadzono Chrisa Wooda z Burnley. W zimowym oknie do klubu dołączyli także Joe Willock z Arsenalu i Dan Byrne z Brighton. Najważniejszym wzmocnieniem okazał się jednak jedyny nabytek niezwiązany do tej pory z Wielką Brytanią. Brazylijczyk Bruno Guimaraes z Olympique Lyon. W sumie zimą wydano na 6 piłkarzy 148 milionów euro, wliczając w to wykupienie Matta Targeta po sezonie. To mniej więcej o 1/3 mniej niż przewidywały media. I choć te transfery nie były spektakularne, to jednak okazały się niesamowicie istotne i skuteczne. Po 25. kolejce Newcastle po raz pierwszy od września wydostało się ze strefy spadkowej i na tym nie poprzestało, ale rozpoczęło marsz w górę tabeli, kończąc sezon na 11. miejscu. Druga część rozgrywek była w wykonaniu srok imponująca. W rundzie rewanżowej więcej punktów od Newcastle zdobyły jedynie Liverpool i Manchester City. Eddie Howe podkreślał, że zimowe transfery nie były kluczowe w przemianie zespołu. Łatwo jest mówić o pieniądzach, ale to nie one nas tutaj doprowadziły. Styczeń bardzo nam pomógł, podobnie jak dostępne pieniądze, a nowi piłkarze zrobili ogromną różnicę. Ale to nie był czynnik decydujący o tym, jak dobrze sobie poradziliśmy. Chcę, by doceniono zawodników za ich występy. Drużyna się zjednoczyła, walczyła o każdy punkt i nie sądzę,
że pieniądze mogą kupić coś takiego. Przed obecnym sezonem Newcastle po raz kolejny nie szalało zbytnio na rynku transferowym, choć oczywiście kupiono Isaka za 70 milionów euro. Poza tym wzmocniono jedynie defensywę obrońcą Svenem Botmanem i bramkarzem Nickiem Pope'em. Mimo to Newcastle gra znakomicie i jest w walce o ligowe podium oraz powrót po latach do Ligi Mistrzów. A kto za to odpowiada? Jednym z ojców tego sukcesu, bo utrzymanie i tak duży progres bez wątpienia nim są, jest oczywiście Eddie Howe, który w nagrodę otrzymał po ubiegłym sezonie nowy kontrakt. Menedżer zmienił styl drużyny, która z ostrożnej gry przeszła do wysokiego i agresywnego pressingu. Według statystyk tylko Manchester City, Arsenal i Chelsea bronią wyżej od Newcastle, biorąc pod uwagę średnią odległość akcji defensywnych od własnej bramki. Znacznie częściej niż pod wodzą poprzedniego menedżera utrzymują się też przy piłce. Bardziej ofensywna gra przekłada się również na wzrost liczby zdobywanych bramek. I to mimo zdrowotnych problemów tak ważnych graczy ofensywnych jak Alexander Isak czy Alonso Maximin. Pod ich nieobecność ciężar gry w ataku wziął na siebie ostatnio Miguel Almiron, który niespodziewanie złapał u Howe'a życiową formę. To zresztą tylko jeden z przykładów, że Howe potrafi odkurzyć piłkarzy, którzy wcześniej w zespole zawodzili. Newcastle gra na bardzo wysokiej intensywności, dominuje fizycznie nad rywalami. I to w tak intensywnym i wymagającym sezonie jak obecny, dostosowany do mundialu w Katarze. Przede wszystkim jednak zespół Srok wygląda świetnie taktycznie. O pracy menedżera wypowiadał się w superlatywach były gracz Liverpoolu, a obecnie ekspert telewizyjny Jamie Carragher. Nie sądzę, aby jakikolwiek inny menedżer mógł polepszyć wynik Howe'a na St. James's Park w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Gdyby właściciele klubu w jakiś sposób zwabili Pepa Guardiolę lub Jurgena Kloppa, to moim zdaniem i tak nie byliby w stanie osiągnąć lepszych rezultatów. Drugim ważnym człowiekiem dla klubu stał się Dan Ashworth, który w lutym objął funkcję dyrektora sportowego. Wcześniej przez 3 lata pracował w Brighton i zyskał tam sobie miano transferowego guru. Sprowadził do zespołu MEF takich graczy jak Mark Kukureya, Leandro Trossard, Lamptey czy też Jakuba Modera. Potrafił też w razie potrzeby drogo sprzedawać, czego najlepszym przykładem było odejście Bena White'a do Arsenalu za blisko 60 milionów euro. Już w swoim pierwszym oknie transferowym pokazał, że nie boi się inwestować dużych kwot, które powierzają mu właściciele. Sprowadzenie Aleksandra Isaka za 70 milionów euro stanowi nowy rekord transferowy. Szwed wprawdzie boryka się przez większość sezonu z kontuzją, ale wejście do zespołu miał bardzo dobre. Już w swoim debiucie zdobył bramkę przeciwko Liverpoolowi. Także w pierwszym spotkaniu po powrocie po przerwie trafił do siatki. W Premier League wystąpił do tej pory tylko 4 razy, ale wystarczyło mu to do zdobycia 3 bramek. Średnio trafia więc w lidze co 87 minut. Pod tym względem daje mu to 5. miejsce w całej Premier League. Dalsze inwestycje w budowę drużyny są kwestią czasu, a jeśli Sroki awansują do przyszłorocznej Ligi Mistrzów, to zyskają bardzo ważną kartę przetargową w negocjacjach z dużo lepszymi piłkarzami. Transfery to jednak nie wszystko i w klubie bardzo dobrze zdają sobie z tego sprawę. Wskazuje na to wspomniany wcześniej dyrektor Dan Ashworth. Myślę, że każdy przyzna, że są pewne obszary klubu, których zbudowano jedynie szkielet. To już nie wystarczy. Konsekwentnie trzeba rozbudować większość działów i obiektów, aby spróbować osiągnąć nasze cele, którymi jest zajęcie wyższego miejsca w lidze, walka o trofea i cele wynikające z naszych aspiracji. A w tym celu Newcastle nie zamierza jedynie kupować. Nowy dyrektor dokonał zmian również w klubowej akademii. Po 14 miesiącach pracy odszedł z niej Elliot Dickman, trener zespołu do lat 21. Ashworth przeprowadził w Akademii audyt i na podstawie jego wyników sukcesywnie wprowadza poprawki w jej działaniu. Ma to sprawić, że za kilka lat ważną częścią pierwszej drużyny będą wychowankowie klubu. Szansę debiutu w Premier League dostał już zresztą w tym sezonie 20-letni Elliot Anderson, który w klubie szkoli się od dziecka. Newcastle zresztą na rynku transferowym nie skupia się na zawodnikach, którzy będą w
wzmocnieniem na tu i teraz, ale także wyszukują utalentowanej młodzieży w celach przyszłościowych. Ogromne nakłady finansowe, które saudyjscy właściciele wnieśli do Newcastle, wydają się więc być na razie inwestowane z rozsądkiem. Zupełnie inaczej niż w najczęściej powtarzanym do tej pory scenariuszu zarządzania klubami piłkarskimi przez niezwykle bogatych inwestorów. Spokojne, ale inteligentne działania sprawiły już, że w kilkanaście miesięcy z klubu drżącego przed spadkiem, Sroki zamieniły się w jednego z głównych kandydatów do namieszania w top 4 i wywalczenia awansu do Ligi Mistrzów. Ostatni raz w tych rozgrywkach w fazie grupowej Newcastle wystąpiło w sezonie 2002-2003. Wiele wskazuje na to, że przerwa ta niedługo się zakończy, a czas pokaże, czy ten następny krok w budowie silnego klubu popchnie Newcastle jeszcze bardziej do przodu. A jakie wy macie zdanie o budowie Newcastle? Czy jest to robione z głową, czy jednak warto by było wydawać większe kwoty na bardziej medialne nazwiska? Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach. Nowe osoby do subskrypcji kanału, zbliżamy się do 115 tysięcy. Z całego serca dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia.